Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, dzisiaj w niedzielę, nieco później, Słowo Boże, i za to Was przepraszam, ale nieco bardziej ubogacone, dlatego że jestem z księdzem Grzegorzem, proboszczem parafii, tutaj gdzie głosimy, gdzie głoszę Słowo Boże. Ksiądz proboszcz może na koniec powie kilka słów o parafii. No i dzisiaj właśnie jest niedziela biblijna, dlatego chcemy podzielić się tak podwójnie trochę tym słowem. A jest to dzisiaj już przez nas kilkakrotnie czytana na mszach świętych Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 35 do 48. Posłuchajmy tej Ewangelii. Wtedy ci dwaj talmidim opowiedzieli, co się zdarzyło po drodze i jak dał im się poznać podczas łamania macy. Ciągle jeszcze o tym rozmawiali, gdy oto nagle pojawił się on, stając pomiędzy nimi. Osłupieli i przerażeni sądzili, że widzą ducha. Ale on rzekł im: czemu się tak denerwujecie? Czemu nurtują was te wątpliwości? Spójrzcie na moje ręce i na moje stopy. To ja sam. Dotknijcie mnie i zobaczcie. Duch nie ma ciała i kości, tak jak widzicie, że ja mam. Kiedy to mówił, pokazał im dłonie i stopy. A gdy wciąż z radości nie potrafili w to uwierzyć i stali tam oniemiali, powiedział do nich: macie tu coś do jedzenia? Podali mu kawałek pieczonej ryby, który wziął i zjadł w ich obecności. Jeszua powiedział im: to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem z wami i mówiłem wam, że musi się wypełnić wszystko, co napisano o mnie w Torze Moszego, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, tak, że mogli pojąć Tanach, mówiąc im: oto co mówi, Mesjasz ma cierpieć i powstać z martwych trzeciego dnia, a w jego imię nawrócenie prowadzące do przebaczenia grzechów ma być głoszone ludziom ze wszystkich narodów, poczynając od Jeruszalaim. Jesteście świadkami tych rzeczy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To księże Grzegorzu, co to słowo może do nas dzisiaj mówić? Jak Ty to rozumiesz? Słowo. W zasadzie to pierwsze słowo już jakoś porusza serce, że oni opowiadali. Czyli dzielą się tym swoim doświadczeniem, opowiadają, mówią o tym. Ten temat wypełnia ich życie i wypełnia ich serce. Temat zmartwychwstania, temat Chrystusa zmartwychwstałego. Tego, czego też nie rozumieją pewnie, gdzieś tam są troszeczkę, tak jak tutaj słowo nam mówi, pogubieni. Natomiast to, że oni między sobą też w tej relacji to opowiadają. Będąc ze sobą, poruszają ten temat, mówią o tym. Dotykają tego tematu, zmartwychwstania. My dzisiaj mamy wiele różnych tematów, o których rozmawiamy w gronie przyjaciół, rodziny. Może ten temat właśnie wiary czasami, czy nawet temat Pana Boga gdzieś jest zepchnięty na jakiś margines. Uczniowie nas podpowiadają nam dzisiaj właśnie, że Chrystus, kiedy On przychodzi w centrum naszego życia, się pojawia, to On też jest w naszej mowie, w naszym zainteresowaniu, w naszych relacjach, w naszych rozmowach z drugim człowiekiem. Prawda, że właśnie i ja tutaj do tego tak akurat, o czym ksiądz mówi, jeszcze dopowiem, tak w sensie takiego, że mi się to skojarzyło, że Pan Jezus im potem powiedział, że to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem z wami. Czyli On do nich mówił wtedy, ale oni tego wtedy nie rozumieli. Nie rozumieli. I opowiada im tutaj, mnie to tak porusza, że Pan Jezus nie mówi nagle im teraz: słuchajcie, już jest zmartwychwstanie, jest niebo, ja mówiłem wam, a teraz wam pokażę kawałek nieba. Nie, On im mówi teraz, że wszystko musi się wypełnić i mówi znowu, tak jak było w Torze, u Mojżesza, u proroków. Czyli jakby znowu daje nam takie światło, wskazówkę,
że Biblia, że tu jest to słowo, że wy mnie tu szukajcie. I wtedy otworzył ich umysły. Tak, tym słowem. Tym słowem, nie? Nie cudami, nie jakimiś fajerwerkami teraz, bo im pokazał już, bo już wszystko mógł. Przez ściany przechodzić, nie robił tam jakichś sztuczek na środku tego wieczernika, nie? Tylko słowem. Słowo, słowo. To jest coś, co my tutaj też właśnie staramy się tak rozważać. Tutaj wiara rodzi się ze słuchania, mówimy i powtarzamy. Tak, to słowo też, co tak dla mnie osobiście jest bardzo budujące i zawsze do tego doświadczenia też wracam, tym słowem też złamał jakiś lęk w nich, jakieś obawy. Kiedy się do nich odezwał, to ten lęk w nich został złamany. Tak. To słowo przyniosło im właśnie pokój. Zresztą Chrystus do nich mówi, pokój wam. Szalom. Szalom. Pokój serca. No to jest dla nas lekcja właśnie, tak dzisiaj się tym dzielimy. Słowo nam przynosi pokój serca. Kiedy rozważamy, kiedy otwieramy to Słowo Boże, kiedy słuchamy tego Słowa, żyjemy, nie mamy serce pełne pokoju. Wszystko gdzieś tam odchodzą te tematy, mamy serce pełne pokoju. Jest ksiądz proboszczem i głosi to Słowo codziennie, gdzieś tutaj w ambony, w różnych miejscach, w spotkaniach z parafianami. Widać czasami taką przemianę w sercach, czy jakieś takie... Ja się cieszę, kiedy jest to słowo przyjęte już, kiedy jest przyjęte, natomiast tak jak w niedzielę biblijną dzisiaj mamy też taką tradycję, że do koszyczka ustawionego przy ołtarzu są powkładane takie fragmenty Słowa Bożego i też poprosiliśmy, żeby najpierw pomodlić się o światło tego słowa i potem można sobie podejść, wylosować to. Miałem kilka właśnie takich informacji zwrotnych, że to słowo uratowało, uzdrowiło, przemieniło, że dało jakiś kierunek życia, działania. Także w ten sposób Pan Bóg też działa właśnie przez jedno, czasami jedno słówko, czasami jedno zdanie, ale oni to pamiętają, zostaje to w człowieku, bo wtedy jest do czego wracać. Mamy taki punkt zaczepienia. To nie jest zwyczajne słowo, nie? To nie jest takie, że tak. My mówimy, no zwyczajnie jest napisane, bo przecież tu nie są inne litery, nie jest to jakoś, nie wiem, szyfrem odczytywane, brailem i tylko nieliczni mogą dojść do tych tajemnic. To jest normalnie pisane, ale właśnie to, o czym tutaj mówimy też, że Pan Jezus otwiera umysły przez to niby zwyczajne takie słowo, ale ono nie jest zwyczajne, nie? Ja mam też takie świadectwo z swojego czasu w seminarium, kiedy byliśmy na rekolekcjach właśnie w Niepokalanowie. I tam była taka, na koniec już tych rekolekcji była taka adoracja przygotowana przez młodzież. Kaplica, wystawienie Najświętszego Sakramentu i właśnie młodzież przygotowała w tych koszyczkach takie fragmenty Słowa Bożego. I można było podejść, kto chciał w czasie tej modlitwy w ciszy podejść, wyciągnąć sobie ten fragmencik, tą karteczkę i pójść gdzieś tam w miejsce w kościele, żeby to słowo czytać. Ja pamiętam to słowo, które wtedy było dla mnie takim mocnym drogowskazem. To jest z proroka Izajasza. Ja jestem Pan Bóg Twój, który prowadzi Cię na drogę, za którą kroczysz. I to było dla mnie słowo, które mnie umocniło w czasie dalszej formacji, trudnych egzaminów seminaryjnych i w ogóle trudności. Także to słowo jest ze mną, ono pracuje. To jest też bardzo ciekawe, że jak Jezus wypowiada słowo i ono trafia do serca, to ono w tym sercu już pozostaje. Tak. To ono już pozostaje i jest taką kotwicą, gdzie możesz zawsze wrócić. Są trudności, są problemy, ale wracasz do tego słowa, bo wiesz, że Pan Bóg jest wierny temu słowu. I wypełnia to słowo dalej w Twoim życiu. Bo potem też widzimy niejednokrotnie, to jest łaska już Pana Boga, Jego łaskawość. W życiu mówię tylko nie tylko tu nas, kapłanów, ale też myślę Was, czy tych ludzi, których my spotykamy na tej drodze kapłańskiej, że ono wydaje owoc. Tak. Nie? Że to słowo, tak jak ksiądz mówi, zapada w sercu, jest ono to zdanie, czy jakiś inny fragment, ale to potem rozrasta. Doświadczamy skutków działania tego słowa. No. I to jest piękne. Dlatego, kochani, niedziela biblijna i tydzień biblijny. No to tak szczególnie dzisiaj do Was też mówimy, takim słowem zachęty, żebyśmy potrafili, tak jak ci apostołowie, przyjąć to słowo, o którym do nas mówi Pan Bóg. I życzmy sobie, żeby za każdym, może nie zawsze tak działa to, jakbyśmy chcieli, tak jakoś, że to zapamiętujemy na całe życie, tak jak ten fragment z Izajasza i ten moment. No nie zawsze. Czasami jest to słowo trudne. Tak,
niezrozumiałe. Nie zawsze musimy wszystko rozumieć w danym momencie. Tak, tak. Ale na pewno Jezus otwiera nasze umysły, tak jak dzisiaj to zanotował Ewangelista Łukasz, że wtedy Jezus otworzył ich umysły, tak że mogli pojąć Tanach, mogli pojąć Pisma. Najgorszy chyba jest stan serca i przed tym prośmy, by Bóg nas bronił, że my nie chcemy pojąć, że my sami uważamy siebie za takich mądrych, że my nie potrzebujemy nic pojmować, nie? My wiemy najlepiej. To jest chyba najgorszy stan, jaki może towarzyszyć człowiekowi, nie? To jest pycha taka właśnie, tak. Że a co ja muszę pojąć? Ja nie muszę nic pojąć, bo ja już swoje wszystko wiem. Nie? To niech nas to słowo otwiera. Księże proboszczu, proszę nas pobłogosławić na koniec, a potem jeszcze powiemy dwa słowa o parafii. Tak. Więc dziękujemy wszystkim, którzy to oglądają też i słuchają. Zachęcamy i zapraszamy do tego, aby do tego słowa sięgać. Dzisiaj mamy dostęp na wyciągnięcie ręki do Słowa Bożego, więc chcielibyśmy z tego korzystać. Na ten czas przyjmowania słowa, doświadczania skutków działania tego słowa, przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bogu niech będą dzięki. Zapłać. No to co to za parafia? Co to za parafia? Parafia bardzo, bardzo mała, niedaleko Radomska, w województwie łódzkim, archidiecezja częstochowska. A, cieszymy się, że Matka Boża, tak. Właśnie dlatego ksiądz Łukasz tutaj ze swoją obecnością wśród nas dzisiaj jest. Niedziela też, która zaprasza. W tym słowie zaprasza do udziału w misjach parafialnych. Prosimy was o modlitwę. Tak, intencji misji, które odbędą się od 2 do 9 czerwca w tej naszej tutaj parafii, prowadzone przez misjonarzy Świętej Rodziny. I przygotowujemy się, umadlamy ten czas łaski. Spragnieni jesteśmy tak naprawdę, bo tutaj 15 lat nie było misji. Aha. 15 lat nie było misji, czyli więcej niż 10 lat. I dlatego jesteśmy spragnieni tego słowa, oprócz tych prac i remontów, które się tutaj dzieją, bo to zawsze tak jest przy zabytkach. Jedynym zabytkiem nie jest ksiądz proboszcz jeszcze. To oprócz tych prac i remontów trzeba zrobić też remont taki Boży, duchowy remont. I do tego się przykładamy i miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście taki czas remontu duchowego. I o to też będziemy się modlić tutaj, prosząc Pana Boga o te łaski. No i życzymy dużo sił. Księdzu proboszczowi. I dla misjonarza również, jednego i drugiego. Bóg zapłać. No i do zobaczenia jutro. Moi drodzy, mam nadzieję, że jutro już punktualnie o 6 będzie to Słowo Boże. Niech ono w nas wzrasta, buduje nas. Uzdrawia. Uzdrawia, umacnia. I przemienia. Tego życzymy parafii, tak księdzu. No i wszystkim. Każdemu też z nas. My też sobie tego życzymy. Jak najbardziej. To z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.